Święty Jan w Apokalipsie pokazuje niebo. To trzykroć święty. Święty Jan w Apokalipsie, w wizji nowego stworzenia, nowego nieba, opisuje, jak to aniołowie, archaniołowie, serafini, cherubini oddają Bogu chwałę. Śpiewają święty, święty, święty. Stanąć w obecności Pana Boga, jak już Kasia wspomniała, to czas Boga. Chyba jedna z najtrudniejszych rzeczy to na chwilę zatrzymać się w tym, do którego należy panowanie i nad całe nasze życie. To jest Jego czas. Zarówno muzycy, cała schola, jak i każdy z nas.
Spróbujmy na chwilę zatrzymać się w obecności Boga. On jest. A my czasem w tej Jego obecności się pojawiamy, zatrzymujemy. Stańmy w obecności Boga. Wybrał się na ziemię, aby zaprosić na nowo do tego
spotkania z Nim, człowieka. Ale Adwent to też czas, kiedy Bóg obiecuje nam to spotkanie kiedyś w niebie. Póki co jesteśmy tu na ziemi. Zostaliśmy obdarzeni Duchem Świętym. Poproś Ducha Świętego w te miejsca, w których Go nie ma. Poproś Ducha Świętego, aby otworzył te miejsca, w których nie ma jeszcze Boga. Zaproś Go do swojego życia. Tu i teraz. Niech przyjdzie Duch Święty, niech napełni Cię swoją obecnością. Niech przenika to wszystko, z czym my sobie nie radzimy, z czym ja sobie nie radzę. Duch Pocieszyciel to Duch, który pozwala nam spotkać się z Bogiem. To Duch, który już tu na ziemi pozwala zatrzymać się przy Bogu. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź w te miejsca, w których Ciebie potrzebuję.
Wszystkie ścieżki przed Nim prostujcie, niech przyjdzie, niech nie zwleka. Yeah.
Jest radość. Jak tak patrzę do tyłu, to tak sobie myślę o tym naszym Kościele i o tym Duchu Świętym, którego ciągle zapraszamy i na którego próbujemy się otwierać. To alleluja, ta radość, nadzieja, które powinny nam towarzyszyć w czasie Adwentu, to nie coś, co przychodzi dlatego, że jest radosna muzyka, czy obok są radośni ludzie, ale tak naprawdę to coś, co powinno wypływać z naszego serca. I to jest chyba najtrudniejsze. Spotkanie wymaga otwarcia tego, co w nas najgłębsze, naszego serca. Będziesz miłował Pana Boga z całego swego serca, z całej swojej duszy, całym swoim umysłem. Serce, dusza, umysł,
Radość, która rozsadza, pojawia się wtedy, kiedy się pojawia spotkanie pełne miłości. Ale często się nie rozumiemy, często ta miłość jest zakłócona poprzez to, jak o tej miłości mówimy, jak się zachowujemy. Oddaj Bogu to, co masz w sercu, to, co tu i teraz czujesz. Być może jest w tobie mnóstwo radości, szczęścia, a może smutek, troska. Oddaj Bogu swoje serce. Zaproś tam Ducha Świętego. Oddaj Bogu to, co masz w duszy. Może na pierwszym miejscu nie ma tam radości, ale upadki, słabości, grzechy. Oddaj Bogu swoją samotność, zaniedbania. Bóg chce być w twoim sercu. Bóg chce dotykać twojego serca. Bóg chce być obecny tam, gdzie sobie nie radzisz, sam ze sobą. Oddaj Bogu to, co masz w umyśle. Może siedzisz i zastanawiasz się, co ja tu robię. Może w ogóle nie dochodzą do ciebie słowa wszystkich pieśni, które są tutaj wyśpiewywane. I zespół może robić wszystko, co tylko potrafi i może. Schola może się cieszyć i robić wszystko, co tylko się da. Ale tej radości, która jest gdzieś głęboko w nas, nie obudzi nikt poza spotkaniem z żywym i prawdziwym Bogiem. Oddaj Bogu rozproszenia, oddaj Bogu to, co jest w twojej głowie. Spróbuj jeszcze raz otworzyć się na Ducha Świętego. Jeszcze raz spróbuj przywołać Go, ale tak na serio. Żeby ten Kościół, w którym jesteśmy, nie był smutny. Żeby ten Kościół, w którym jesteśmy, miał w sobie Ducha. Żeby ten Kościół nie był jakiś wesołkowaty, ale żeby ta radość wypływała z głębi, ze spotkania z Nim.
Święty, święty, święty. Nasz Bóg. To niesamowite, jak blisko mogę być Boga. To niesamowite, jak ten Bóg może być blisko mnie. Chyba w każdym spotkaniu, zarówno tym naszym, pomiędzy nami ludźmi, a szczególnie w tym spotkaniu z Bogiem. Chodzi o to, aby słuchać się nawzajem, aby pozwolić sobie wypowiedzieć to, co każdy ma do powiedzenia. Zarówno Bóg chce słuchać tego, co ja mu chcę powiedzieć, jak i dobrze byłoby posłuchać tego Boga, który ma naprawdę wiele do powiedzenia o mnie. Każde spotkanie wymaga obecności. Każde spotkanie przede wszystkim wymaga czasu. Wymaga tego, aby się zatrzymać, przyjrzeć się temu, co nazywamy miłością, spotkaniem i próbować to adorować. Tego się nie da oszukać. Aby się spotkać, trzeba się zatrzymać. Trzeba adorować. Przez 5 minut spróbuj nawet niewiele mówić ani słuchać, bo będzie cisza. Ale spróbuj po prostu być przy Bogu. Pozwól się Mu przemieniać. Adoruj Boga. Cisza to bardzo ważny element spotkania. To moment, w którym jestem ja i On. Chociaż nas jest tutaj mnóstwo, to moment spotkania, w którym jestem ja i On. Panie Boże, przemieniaj nasze serca, abyśmy otwierali się na Twoją obecność.
święte oblicze. Arcydzieło Ducha Świętego, co może, Panie, przysłonić Twe piękno? Tylko mój grzech, tylko grzech. Uwielbiam Twoje święte oblicze, arcydzieło Ducha Świętego. Odciśnij swe rysy na moim sercu, przemieniaj mnie, przemieniaj mnie. Bóg jest prawdziwie obecny pośród nas, ale łatwo jest lekceważyć Jego obecność. Kiedy patrzymy na siebie, kiedy patrzymy sobie w oczy, to już dużo. To już dobra droga do tego, aby się spotkać. Kiedy nie unikamy się wzrokiem, kiedy potrafimy popatrzeć komuś prosto w twarz. Zaczyna się spotkanie. Ale z Bogiem to spotkanie może być jeszcze głębsze. Bo temu Bogu ciężko popatrzeć w oczy. Każdy z nas, kto dzisiaj, bo w ostatnim czasie przyjął tego Boga do swojego serca, ma Go o wiele bliżej, aniżeli jest Jezus w tej mostancji. Możesz zamknąć oczy i sobie pomyśleć, że teraz możesz adorować tego Boga. To spotkanie serce w serce. Maryja, która zgodziła się, aby Słowo stało się ciałem, by to Słowo mogło w niej zamieszkać, pozwoliła również na to, aby to Słowo stało się ciałem. Bez spotkania z Bogiem nie będzie owocu tego spotkania. Prośmy wraz z Maryją, abyśmy umieli się spotkać, byśmy umieli na to spotkanie odpowiadać.
byśmy umieli się zatrzymać przy Bogu i przy sobie nawzajem. Twą oddychać pragnę.
Wielbi dusza moja Pana. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Jezus Chrystus przyszedł na świat. To się już wydarzyło. Umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał. Odkupił mnie i Ciebie. Jezus Chrystus. Nie wiem, jak brzmi to imię w Twoich uszach. Nie wiem, jak brzmi to imię w Twoim sercu. Pewnie od czasu do czasu to imię jest zagłuszone przez grzech nasz czy też innych. Ale zbawienie się już dokonało. I może w Twoim życiu nie do końca wszystko jest takie piękne i kolorowe, to chociaż pozwól sobie na wiarę i nadzieję w tego Jezusa Chrystusa, który już Cię zbawił. Być może to jeszcze do Ciebie nie dotarło, być może jeszcze tego nie odkryłeś, nie odkryłaś, ale to zbawienie się już dokonało. To jest nadzieja, która powinna się w nas obudzić w czasie Adwentu. To jest nadzieja, którą możemy żyć. Ale kiedy słowo imię Jezus jest mi bliskie, to bardzo często budzi ono radość. Taką radość, że ona rozrywa od środka i nie da się tego zatrzymać. My dzisiaj w gonitwie, w codzienności bardzo często nie pokazujemy nas, nie pokazujemy naszych serc, a co dopiero tego, co kryje się w tej relacji pomiędzy nami i Bogiem. A to bardzo ważne, aby dawać świadectwo. Pozwól sobie na nadzieję. Pozwól sobie, aby to imię Jezus wybrzmiało w Twoim sercu. Od teraz to niech Jezus Chrystus będzie najważniejszy. Niech zamilknie wszelkie ludzkie słowo. Niech Bóg przemawia przez śpiew, niech Bóg przemawia przez muzykę. Niech Bóg przemawia przez ciszę, serce do serca. Jeśli masz ochotę przeżyć swój smutek, to go przeżyj przed Bogiem.
Jeśli masz ochotę przeżyć radość, to ją przeżyj. Oczywiście tak, żeby nie przeszkadzać innym, żeby nie narobić jakichś szkód. Ale tej radości nie wolno w sobie zdusić. Ona musi gdzieś wyjść z nas, ona musi gdzieś zajaśnieć, bo ten Jezus Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał. Pozwól sobie przeżyć spotkanie z Jezusem. Pozwól pokazać to, co jest w twoim sercu na zewnątrz. Niech Jezus będzie uwielbiony.
Kochani, jak dotrwaliście do tego momentu, to znaczy, że na pewno utożsamicie się z refrenem tej piosenki, czyli memu Bogu będę śpiewał, jak długo będę żył, memu Bogu będę grał, póki starczy mi sił. Jeśli tak uważacie, no to śpiewajcie, nie wiem, grajcie to może na łasce, ale jakby śpiewajcie z całych sił i też posłuchajcie Wzrodek, albo też śpiewajcie ze mną, jak piękny jest też Pan i dlaczego On jest taki piękny i jak wiele przymiotników Go opisuje.